Hej, mam na imię Emi i witam Was w programie Pixel, w którym dowiecie się wielu ciekawostek z otaczającego nas świata. Odpowiadamy w nim także na pytania nadesłane przez naszych widzów. A czego dowiemy się dzisiaj? Jak stare są biustonosze? Gdzie można kupić ketchup dopiero od 18 lat? Czy odkrycie biosfery było pomyłką? Gdzie znajduje się najstarsza roślina świata? Oraz czy mole faktycznie jedzą tkaniny? Dotychczas uważano, że biustonosze podobne do obecnych zaczęto używać w okolicach 1889 roku we Francji. Jednak ostatnie odkrycia pokazują, że slaniki mają o wiele dłuższą historię. W zamku Lengberg we wschodnim Tyrolu znaleziono biustonosze z XV wieku. Ich wygląd był bardzo współczesny, co zaskoczyło i archeologów, i specjalistów od mody, ponieważ uznawano, że ta część garderoby powstała dopiero w XIX wieku. Choć do odkrycia doszło w 2008 roku, przed rozgłoszeniem wiadomości należało przeprowadzić datowanie radiowęglowe. Potwierdziło ono wstępne przypuszczenia co do wieku garderoby. W zeszłym roku Beatrix Nutz wygłosiła nawet wykład na ten temat, ale sensacyjna wiadomość nie wydostała się poza kręgi naukowe aż do lipca bieżącego roku. Dotąd nic nie wskazywało na istnienie przed XIX wiekiem biustonoszy z wyraźnie wyodrębnionymi miseczkami. Średniowieczne źródła wspominały jedynie o torebkach czy kieszonkach na piersi, ewentualnie o koszulkach z torebkami. Wiadomo też, że chcąc ujarzmić biust większych rozmiarów, przywiązywano go taśmami. By określić wiek biustonoszy z zamku Lengberg, z dwóch pobrano włókna. Analizą zajęli się specjaliści z Politechniki Federalnej w Zurychu. Datowanie radiowęglowe przeprowadzono też w przypadku pary majtek. Wyniki wskazały na XV wiek. Osobom poniżej 18 roku życia nie wolno sprzedawać alkoholu i papierosów. W Norfolk w Wielkiej Brytanii zakazem objęte są również jajka i ketchup. Dlaczego tak jest? Powodem wprowadzenia restrykcji są powtarzające się wybryki młodocianych chuliganów. Policja w Norfolk przyjęła ostatnio kilkanaście skarg od mieszkańców, których domy i samochody zostały oblane sosem pomidorowym. Według sierżanta Andy'ego Browna sprawcy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Aby poradzić sobie z narastającym problemem, brytyjska policja poprosiła o współpracę lokalne sklepy. Uznaliśmy, że jednym ze sposobów rozwiązania sytuacji będzie apel do miejscowych szkół i przedsiębiorców o wprowadzenie zakazu sprzedaży keczupu młodym ludziom, powiedział sierżant Brown. Wygląda na to, że niezwykła metoda walki z chuligańskimi wybrykami okazała się skuteczna. Wiem, że to brzmi dość głupio, ale przyniosło spodziewane efekty. Odkąd supermarkety wprowadziły obostrzenia, nie odnotowaliśmy ani jednego podobnego incydentu, stwierdził Andy Brown. Niektórzy przedsiębiorcy zareagowali jeszcze przed apelem policji. Nasi pracownicy odmawiali młodzieży sprzedaży tych towarów w dużych ilościach, zapewnia przedstawiciel dużej sieci supermarketów. Przed półtora roku NASA opublikowała sensacyjne wyniki badań. Dowiedzieliśmy się, że w kalifornijskim jeziorze Mono istnieje życie odmienne od wszystkiego, co dotychczas spotykaliśmy na Ziemi. Jednak już po paru miesiącach w pismach naukowych zaczęły ukazywać się artykuły kwestionujące wyniki badań. Teraz sprawa powróciła. W dwóch laboratoriach uzyskano bakterie tolerujące toksyczny arsen i udowodniono, że niektóre wnioski wysunięte przez uczoną z NASA są całkowicie bezpodstawne. Bakterie pozyskano ze wspomnianego jeziora Mono. Naukowcy zmusili mikroorganizmy do dalszej ewolucji, obniżając w wodzie poziom fosforu i zwiększając koncentrację arsenu. Po wielu generacjach bakterie wykazywały pewne wyjątkowe właściwości. Mogły żyć bez obecności fosforu w wodzie, a arsen zaczął pojawiać się w molekułach, które normalnie zawierają fosfor. Jednak nie oznacza to, że bakterie zastąpiły fosfor arsenem. Uczeni z Zurychu wykazali bowiem, że mikroorganizmy mogą przeżyć tylko tam, gdzie fosfor znajduje się choćby w minimalnych, wykrywalnych ilościach. Jeśli jednak ilość fosforu została zmniejszona tak bardzo, że laboratorium nie było w stanie go wykryć, bakterie przestawały się rozwijać. Nadal potrzebowały fosforu. Laboratorium z Vancouver również wykazało fałszywość twierdzenia o zastąpieniu fosforu arsenem. Zdaniem kanadyjskich uczonych, bakterie potrzebują pewnych aminokwasów, o których nie wspomniano w badaniach NASA. Prawdopodobnie arsen był nimi zanieczyszczony, więc zwiększenie jego stężenia prowadziło do wzrostu ilości aminokwasów. Uczeni z NASA niewątpliwie wykazali, że istnieją mikroorganizmy tolerujące niezwykle wysokie stężenie arsenu i bardzo niskie stężenie fosforu. Co więcej, arsen jest włączany jako molekuł, w tym do DNA. Jednak nieprawdziwe jest stwierdzenie, jakoby potrafiły one rozwijać się bez jednego ze składników uważanych za niezbędny do powstania życia – fosforu. Naukowcy co i raz odkrywają pozostałości po najstarszych roślinach na świecie, ale obecnie najstarsza z nich znajduje się właśnie w Polsce.
prawie dwumetrowej wysokości najstarszą roślinę świata, wollemię szlachetną, można oglądać w łódzkiej palmiarni. Według botaników historia drzewa sięga 200 milionów lat. Wollemia szlachetna była jeszcze do niedawna uznawana za wymarłą. Natknięto się na nią przed laty przypadkiem w australijskich Górach Błękitnych. Botanicy podkreślają, że znalezienie wollemii porównywane jest z możliwością odkrycia żywego dinozaura. Jak poinformowano w palmiarni, na świecie rośnie prawdopodobnie 100 takich drzew. Najstarsze z nich ma 400 lat, a jego korzenie ponad 1000. Prezentowana w Łodzi roślina to wyhodowana przed 6 laty sadzonka. Ma 2 metry wysokości, jest drzewem iglastym i ma charakterystyczną bąbelkową korę. Jest w stanie przetrwać w temperaturze od minus 5 do plus 45 stopni Celsjusza. Z molami w szafach walczy się od lat. Jednak jak się okazuje, to nie do końca one są winne za dziury w naszych ukochanych sukienkach. Kto więc odpowiada za niszczenie naszej garderoby? Mały, latający mol prawie w ogóle nie pobiera pokarmu. Jego narządy gębowe i jelito prawie w ogóle nie są rozwinięte. Wygryzione dziury w tkaninach i materiałach są tworem gąsienic, larw mola. Ich ulubionym przysmakiem są włosy pochodzenia zwierzęcego, a więc głównie wełna, która stanowi suchy pokarm. Larwa żeruje w swym stałym miejscu od 2 do 3 tygodni. Jeśli nie ma zbyt dużo jedzenia, to trwa to znacznie dłużej. Następnie larwa przepoczwarza się i staje się małym motylem. Fruwające w pomieszczeniach mole to głównie samce. Samice w tym czasie szukają nowej kryjówki, aby złożyć w niej jaja. Każda samica składa do 100 jaj. Jak zawsze odpowiadamy na jedno z pytań nadesłanych przez naszych widzów. Jeżeli chcesz, byśmy odpowiedzieli na twoje, prześlij je na pixelmałpa.wp.tv. A dzisiaj odpowiadamy na: dlaczego bat strzela? Podczas wykonywania gwałtownego ruchu wzdłuż bata przesuwa się zaburzenie, czyli fala, która przyspieszając przekracza barierę dźwięku. W efekcie słyszymy falę uderzeniową. Jeżeli nie chcecie przegapić następnego odcinka Pixela, wystarczy, że będziecie subskrybować kanał. Klikajcie także lubię to oraz oglądajcie nas już za tydzień. Wtedy po raz kolejny przedstawimy ciekawostki. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia! Jeżeli nie chcecie przegapić następnego odcinka Pixela, wystarczy, że będziecie subskrybować... Klikajcie, no wiem.